Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladki, zapraszam was bardzo serdecznie na Taxi Boss. Dzisiaj zostaniemy największym bossem, jeśli chodzi o taksówkarzy. Wybieramy swoje pierwsze auto, albo ma być to BMW E46, albo jakiś Peugeot, albo Natsune Silvana, które nie za bardzo wiem, co ma znaczyć. Dla mnie taką najbardziej basicową taksówką jest ten Peugeot, więc wybierzmy sobie taką totalnie najbardziej basicową. Jesteśmy takim totalnie najnudniejszym taksówkarzem na chwilę obecną. Zaczynamy sobie na spokojnie. Tutaj proszę bardzo, no tu już jakiś, nie wiem co to jest, jakiś Bentley to ma być, czy coś, to jakieś inne kolejne super samochody. Więc mamy $600, z tego co wiem, gra polega w sumie na tym, żebyśmy zbierali klientów i żebyśmy byli w stanie oczywiście upgrade'ować nasz samochód, zbierać klientów, tych klientów dostarczać na miejsce, bo jesteśmy taksówkarzem, tak? Dosyć logiczne. Nie wiem, czy tu będę w stanie przywołać swój samochód, proszę. Mamy ocenę 2,2. No i teraz jak będziemy w stanie oczywiście tutaj proszę bardzo podjechać, tam jacyś pierwsi klienci są już, proszę bardzo, proszę tu nie jeździć, dziękuję. O, tu mamy na przykład 0,9. I to jest maksymalna osoba, którą możemy wziąć. Jak weźmiemy jedną tak, to kolejnej już nie możemy. No i mamy teraz miejsce, do którego mamy się udać, więc jedźmy tam bez żadnego większego problemu. Udajmy się, jak będziemy zarabiać pieniądze, to będziemy w stanie oczywiście upgrade'ować te wszystkie nasze samochodziki. Śmieszne jest to, że na bieżąco mi się trasa nie usuwa, ale no nie będę na to narzekał. No i powinniśmy dostać za to troszkę pieniędzy. Wiadomo, najlepiej brać jak najlepszych klientów, ale jeżdżenie po mieście i szukanie jednego ciut lepszego klienta może być problem. Myślałem, że będzie w stanie mnie zrzucić stąd. Nie wiedziałem, czy ta gra obsługuje jakby kolizję, czy nie obsługuje kolizji, ale w tym przypadku nie obsługuje kolizji samochodu, więc jest spoko. Aha, i ona też się śpieszy w jakiś sposób, tak? I ten mnożnik jest, rozumiem, tutaj uzależniony od tego, jak ją szybko dowiozę, czy to zniknie zaraz? Zaparkuj w zielonym... A, już jej się obniżyło! Muszę tak całkowicie zaparkować? Dobra, czyli muszę zaparkować, aż to zacznie iść w górę. Dobra, i zarobiliśmy $200, bardzo spoko. Mnożnik 1,3, ale tak jakby się zmniejszył w pewnym momencie. No trudno, nie wiem jak to do końca wygląda. Mamy też garaż właśnie, czyli... ja mogę wejść. Możemy zmienić, zbuduj stronę. Może ja powinienem jednak na język sobie angielski przełączyć, żeby bardziej ogarniać, co się tutaj dzieje. A, są garaże, tu jest zbuduj. Możemy zbudować, co oczywiście jakąś daną rzecz, ale możemy też kupić po prostu samochód. O kurde, aż się boję, co to ciekawego będzie. No i zaczynamy. Wszystkie mają 2,2, tu już 1000, 4500. Jeśli byśmy chcieli kupić coś takiego, powiedzmy na przykład 5,0, na przykład takiego Nissan, to ma być chyba GTR z tego co rozumiem. Albo jakieś takie Porsche. Jeśli byśmy chcieli coś takiego kupić, to musimy mieć ile w tym momencie? 45 tysięcy jakoś, okej. Są jakieś eventy, za eventy można. Najdroższe auto to auto za, tutaj, za 1 500 000. Całkiem sporo, muszę przyznać. A czy możemy też modyfikować swoje obecne auto? Możemy! Możemy na przykład dodać mu, nie wiem, co może mu zmienić, cokolwiek sensownego. Wydech, możemy kupić lepszy. Czy da nam to cokolwiek? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Dobra, najpierw przydałoby się zaoszczędzić na dobre auto, a nie upgrade'ować obecne, wydaje mi się. Więc spróbujmy wejść w wspaniałą zakładkę z jakimiś game passami czy czymkolwiek takim. 25 tysięcy, 100 tysięcy możemy kupić. Możemy też kupić kustomizację. To jest więcej rzeczy. Jest kod, którego niestety nie znam. Więc jedyne co możemy, to nie możemy zrobić pieniędzy razy dwa, ale możemy kupić sobie trochę pieniędzy. Więc weźmy sobie troszkę pieniędzy, bo będziemy oczywiście wspaniałym tutaj kierowcą. Teraz będziemy w stanie zrobić coś sensownego tak naprawdę. Może wydajmy drugie 600 robuxów na trochę więcej pieniędzy? Tak na przykład. Możecie oczywiście zostawić łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. I subskrypcję na tym kanale, jeśli jeszcze oczywiście tego nie robicie. Więc wchodzimy sobie w garaż wspaniały. Nie wiem, czy budowanie tego garażu też ma jakikolwiek sens, bo tu są, tu widzicie, mogę kupić różne garaże, jakiś tam basicowy garaż za 5000. My mamy na razie takie totalnie podstawowe, nie potrzebujemy. Budowa też, pytanie, czy ona coś zmienia? Aha, mogę postawić sobie jakieś rzeczy, czyli po prostu zrobić wygląd, zmienić wygląd, dobrze. Więc idziemy do sklepu z autami, mamy 200 tysięcy w chwili obecnej. Jedyne na co nas stać, w sensie maksymalnie tak naprawdę, na co nas stać. Czemu ten ma 7,5, a ma jest za 290 tysięcy? Okej, czyli można też kupić jakieś fajne auto tutaj za trochę niższą. To jest na przykład 6,7, Polestar jest do kupienia, albo Range Rover, albo... O, to jest Mercedes AMG, moglibyśmy sobie kupić w tym przypadku. On ma ocenę 6,3. A czy jesteśmy w stanie kupić coś troszkę tańszego, żeby móc to oczywiście ulepszyć?
żeby nam zostało trochę pieniędzy. Tutaj mamy jakieś te i tak dalej. Dobra, zróbmy na razie takie, o proszę bardzo, takim Mercedesem to ja bym chciał dowozić. Być dowożony oczywiście. Dobra, spróbujmy go zmodyfikować. Mamy 20 tysięcy, które zostaje. Kolor podstawowy mi się bardzo podoba. To jest kolor spoilera. Okej, okay, kolor spoilera może zostać. Kolor opon. Czarny, nie widać ich w ogóle. Albo biały. Można byłoby zrobić czarny, dobra, ku. A za 50, może myślałem, że za 50 robuxów. Już się zacząłem zastanawiać. Dobra, możemy kupić... możemy turbo kupić! Luksusywne, o Jezus, jakieś skóry tutaj, jeśli chodzi o, o siedzenia. Tuning, proszę bardzo. Możemy zrobić wydech na przykład lepszy. O kurde, za prawie 9000, dobra, róbmy. Nie wiem, czy to będzie widać, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o to, ale zobaczymy. Możemy też sobie zrobić jakiś tint, proszę bardzo, o, żeby nasz samochodzik tutaj miał przyciemnione szyby. Możemy, aha, tutaj akurat nie można zrobić. Wysokość możemy sobie obniżyć albo wręcz podwyższyć. To są też ciekawe opcje, muszę przyznać. Jeśli chodzi o koła, no przy czarnych nie będzie za dużo widać, szczerze mówiąc. Tutaj za to też nie płacimy. Roof sign. A możemy sobie kupić większy tego. O, takie taksi możemy sobie kupić, na przykład takie zostawić. Światło możemy też wymienić na białe. Albo ksenony. O kurde, zróbmy te ksenony, czemu nie? Mają taki fajny kolor. Więc zrobimy to w ten sposób, do tego dodamy sobie jakieś światła. A nie, chwila, w światłach dopiero byłem. Plate text, tego nie możemy. Camber, nie wiem co to jest. To jest, aha, to jest jak bardzo wychodzą nam oponki. Dobra, rozumiem wszystko. Opuszczone auto, myślę, że nie, bo będzie problem z jeżdżeniem. Szczerze mówiąc, już jest dosyć, no. Wiecie, o co mi chodzi. Dobrze, więc jedyne co możemy zrobić, szczerze mówiąc, to stąd. To weźmy jeszcze jakieś luksusowe siedzenia za 7000. Kolor nie zmieniamy, bo jest bardzo spoko. Zresztą mi się podoba żółty kolor aut, ale podoba mi się również w sensie to, że mamy idealnie też taksówkę. Dobra, poprosimy w takim razie nasze auto ANG. Oh yeah, proszę bardzo, jaki piękny. Dobra, jesteśmy w stanie teraz zbierać klientów. O Boże, ale to ma teraz przyspieszenie. Którzy mają tam ocenę 6, więc poszukajmy kogoś, kto... Dobra, może być 5-0. Prawie 5-0. Dobra, chodź Miranda. No, podnieś. O, dobra, jest zawał. Sup! Witam serdecznie. I widzicie, teraz jest mnożnik jakby 1-0. Z tego, co widzę. O kurde, jak... Woo! No dobra, całe szczęście nie można rozwalić sobie auta. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Dobra, ona jest biznesmenem, tak? I oczywiście tutaj mi się wydaje, że AMG ma tylko dwa siedzenia z przodu. Mogę być w błędzie, ale wydaje mi się, że raczej ma tylko dwa siedzenia z przodu jako coupé. Więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Ale no, powiem wam... Woo! Jezu, jakie to jest szybkie! Ekstremalnie szybkie. Dobra, pieniądze... Jestem... Aha! To mi pokazuje, jak szybki jestem obecnie. Dobra. I za to dostanę jeszcze dodatkowe pieniądze razy dwa, tak? O kurde, tak, i dostanę większy mnożnik za to, że byłem super szybki. $1500, no to nie są małe pieniążki, jeśli chodzi o to. Znajdźmy kogoś, kto ma 6-0, przynajmniej 6-0, 0-9, no to myślę raczej średnio. 1-2, 1-0. To nie jest za dużo, szczerze mówiąc. Dobra, sprawdźmy tutaj. 8-4, czy ja mogę ciebie w ogóle wziąć? Czy ja mogę cię w ogóle podnieść? A nie, za niskie, za niska ocena, ale 8-4, no. O, to jest halloweenowy do eventu? A co ja od ciebie dostanę? Wsiądziesz? Wsiądłeś, okej. Okay. Czy to jest człowiek? Czy to... Dobra, to był bot. Przywaliłem w niego. Dobrze, zobaczmy w takim razie, co się dzieje w momencie, w którym zawieziemy jakby osobę, która jest z eventu halloweenowego, który obecnie jeszcze trwa w gierce. Oczywiście nie jest to jakoś super daleko do zawiezienia, ale no. Nie mogę też za bardzo w latarnię wlatać. Jesteśmy tu. Dobra, kawałek do tyłu? No. Dobrze, perfekcyjnie, cyk. Proszę bardzo. A, i dostaję cukierki za to. Dobra, czyli dostaję po prostu tą drugą walutę, niech będzie. Nie wiem, czy mogę za nią cokolwiek kupić więcej, ale zobaczymy z czasem, wiadomo. 1, 9, 1, 3, pół. Wydaje mi się, że musiałbym troszeczkę bardziej odjechać. Może na jakieś takie bardziej obrzeża, czy w jakąś, nie wiem, troszkę bogatszą dziel... O, 6-0, perfekcyjnie. Zapraszam serdecznie. W którą stronę jedziemy? Oczywiście zawracamy, bo zbyt pięknie by było. Dobra, proszę bardzo, proste drogi uwielbiam, proste. Zrób mi prostą trasę, to dowiozę cię ultra szybko. O, proszę bardzo. No i nice, proszę bardzo. Oczywiście, link do gierki macie w opisie, jeśli będziecie chcieli sobie pograć, czy nie wiem, grę wymaksować. O, uwielbiam takie trasy, po prostu perfekcje i same zielone. Dobra, jeszcze na żółtym się jeszcze zmieścimy. Nice. Holy Jesus, dobra, jesteśmy ultra szybcy. Nie, powolutku, powolutku i pyk.
Dobra, jest, proszę bardzo. Ile dostaniemy za to? O kurde, 1400, nice. Bardzo ładnie, muszę przyznać. Nie wiem, czy jest to jakaś większa różnica. A tu możemy jeszcze gdzieś zadzwonić. Mogę zadzwonić? Aha, nikt nie dzwoni. O kurde. Dobra, czyli to chyba możemy sobie zamawiać klientów. A co to jest? A, mogę zbudować firmę swoją. Dobra, zróbmy. O kurde, możemy... Ona może jeździć za mnie też! Mogę jej dać swoje auto poprzednie. Nice. I chwila, mogę jej dawać punkty? A, żeby ulepszać ją, żeby mogła lepszych klientów zbierać. Tu jest co? To jest moc, tak? To jest moc silnika, z tego co rozumiem. I tu jakie dostaje napiwki. Więc zróbmy jej doświadczenie za 500 dolarów. I ona się uczy w tym momencie. O kurde, i jak zupgrade'uje, rozumiem. Wow, to jest moje? Ale kozak! I to mi pokazuje, co kolejne mogę odblokować. Dobra, zróbmy za 1000 te ścianki. Czy to się już będzie budowało, czy... Dobra, zrobiło się. Poziom trzeci, wydajemy. Nice! I teraz upgrade'ujemy. I co teraz mam dostępne, jak sobie tu wejdę w swoją firmę? Aha, nie możemy mieć więcej pracowników, bo musimy jeszcze bardziej zupgrade'ować. Spoko. I ona teraz nauczyła się być lepszym kierowcą. Nauczymy ją jeszcze bycia lepszym kierowcą. Minutę 30 to zajmie. To nie jest jakiś większy problem. Ogarniemy to sobie bez raczej żadnego problemu. My znajdziemy sobie w międzyczasie jakiegoś klienta tutaj. Myślę, że jakiś powinien być przy tej całej drodze, czy nie wiem, fabryce, czy cokolwiek tutaj jest. Chociaż nie wiem, czy to nie są właśnie jakieś stricte... Chyba nie będzie klientów. Wydaje mi się, że ciężko. A, i odblokowywanie nowych terenów widzę również daje pieniążki. To, o czym mówiłem, grę macie oczywiście, link do samej gry macie w opisie. Staram się już teraz wrzucać regularnie to wszystko, bo czasami mi się zdarzało, że oczywiście zapominałem. Więc w tym momencie jest już to pewne, że macie to oczywiście gotowe i możecie sobie klikać i grać i nie musicie gry szukać. Dobrze, w takim razie. O, 3-6. Myślę, że powinienem sobie jakąś zasadę ustalić, że na przykład tylko 4-0 w górę. Na przykład. Żeby dostawać jakieś sensowne pieniądze. Wiadomo, jeżdżenie i szukanie jednego klienta też może być bardzo problematyczne, szczerze mówiąc. Dobra, 3-9 powiedzmy. Chodź, jesteś najlepszy. Podwiozę cię w międzyczasie, jakieś pieniądze oczywiście zarobimy. Czy ja mogę w ogóle potrącić kogoś? To jest moje pytanie. Halo, czy ja mogę kogoś... Nie, nie mogę nikogo potrącić. Dobrze, w takim razie sprawdzona wersja. I wszystko już wiem. Półtorej minuty ona się będzie szkolić. I zobaczymy, czy ona będzie gdzieś jeździć. Czy będę w stanie ją na przykład spotkać, namierzyć, sprawdzić, co ona robi w tym momencie. Bo widzę, że jeżdżą tu boty. W ogóle jedziemy do dokładnie tego samego miejsca. O kurde, ale wjechałem. Ale wjechałem, a tu jest... O kurde. Nie mogę stąd wyjechać? Mój napęd chyba mi nie pozwala za bardzo. O, już jest średnio zadowolony z prędkości. Dobra, przyspieszyłem. I już jest chyba lepiej. Dobra, tak, tak, parkujemy w zielonym już. Proszę bardzo, 1-0 niestety. Ale i tak całkiem sporo, 460. Czy ona się nauczyła? Nauczyła się. No i teraz tak, ona mi zdobywa 122 na minutę, tak mam to rozumieć? Zobaczmy, czy tak rzeczywiście będzie. Mam 1608. Czy ona będzie w stanie mi generować te pieniądze? Bo nie wiem, czy w ogóle bota możemy spotkać. To jest pierwsza rzecz. Jeśli możemy, to czy możemy go, nie wiem, zepchnąć, przeszkodzić, żeby na przykład inni gracze nie mieli za bardzo progresu? Też nie wiem, czy ten czas się odlicza w jakikolwiek sposób. Driving around. Dostaliśmy stówkę za odblokowanie nowej strefy, tylko kwestia jest 19% jest dokończenia. No dobra, jak to wygląda? 1708. Ona daje nam 122. Więc w teorii minuta zaraz powinna minąć. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak to działa. Dobra, proszę bardzo. Zapraszam do mnie. Zapraszam? Dobra, jest, udało się. Zastanawiałem się, czemu nie chcę wsiąść. Ale już się wszystko udało. Proszę bardzo. Chyba modyfikacje w ogóle nie zmieniają nam samochodu. W sensie, wydaje mi się, że rzeczy typu właśnie poprawianie skór i tak dalej, to troszeczkę nam poprawia wygodę naszego tutaj klienta, ale nic więcej tak naprawdę. Więc tak to wygląda. Dalej mamy 1708. Nie wiem, czy ja potem... O, jest, jest! A nie, dobra, nieważne. 1908, bo odblokowaliśmy nową strefę. To nie z tego, to nie z tego! Tutaj w prawo sobie jedziemy. Tutaj widzę, że też w miarę tacy słabi, po jeden coś. Dalej 1908, cały czas obserwuję. Dobra, 2008. No za samo jeżeli na początku można sporo pieniędzy odblokować tak naprawdę. To jest spoczko. Dobra, parkujemy tu i proszę bardzo. Zapłać mi, ile tam masz mi zapłacić. 2180? Mnożnik razy 2, nice. 2190, no i jak ta moja pracownica? Hmm.
Ona jest niby, ale mogę... O, teraz mi dało pieniądze za nią. Czy ja muszę na nią kliknąć? Nie jestem pewien. Zaraz to sobie zobaczymy. O, 4-0, hallo, witam serdecznie. A tu ktoś z tyłu był lepszy? Chyba nie, więc bardzo chętnie sobie wezmę tego klik. O Jezu, znowu wjechałem na jakiś trawnik. Halo, gro? Nie mogę się ruszyć ani do przodu, ani do tyłu. Ale auto wygląda super. Chciałbym takie mieć, naprawdę. Dobra, wysiadamy. Potrzebuję tu moje auto. To w użyciu. Nie to, to. Dobra, jest, przeniosło się. Bardzo dobrze, że się przeniosło. Zapraszam serdecznie do mnie. Rosa, wsiadaj. Dobra, perfekcyjnie. I już cię zawozimy do, nie wiem, do jakiegoś dziwnego miejsca. Do Oil Refinery, czyli co? Będzie do jakiejś fabryki przetwarzania oleju, tak? Okej, okay, jakby nie moja kwestia, ale skoro tak sobie życzysz. 9,6, o kurde, to niezły klient. Długo nie będzie nas stać na takiego. Jak zbieramy po 2000, myślałem, że w tej grze nie kupię tyle pieniędzy, tylko kupię mnożnik razy 2. Że jak kupię sobie mnożnik razy 2, to będzie zdecydowanie jakby lepiej, ale wychodzi na to, że nie można, bo nie ma takiego Game Passa. Przynajmniej w chwili obecnej jeszcze nie ma takiego Game Passa. Może kiedyś w przyszłości zostanie wprowadzony, ale powiem wam, że feeling gry, w sensie feeling jazdy, przepraszam, jest bardzo spoko. Dobra, zapraszam cię i proszę bardzo, jakieś pieniążki. 1400, bardzo przyjemnie, bo mnożnik, czyli normalnie w okolicy 1000 bym dostawał. Teraz sprawdzamy teorię, a i dostałem znowu pieniądze za nią. Czyli tak, działa to rzeczywiście w ten sposób. No i teraz wiadomo, wchodzę, robię sobie upgrade. Mogę też kupić jej lepszy samochód, tak? To jest też taka kwestia. I wydajemy 5000 i możemy mieć dwóch teraz naszych wspaniałych kierowców. Co prawda, jak widzicie, o Jezus, nie tutaj, tylko jak wejdziemy sobie tu, to mamy jego, pana Coopera, ale nie możemy mu kupić, w sensie nie możemy mu dać żadnego auta, bo żadnego nie posiadamy. I teraz pytanie moje, czy jeśli kupię, kupmy za 25 tysięcy jakieś tutaj pieniążki i zobaczmy, czy jak kupię te pieniądze i czy kupię mu lepszy samochód, żebyście to oczywiście wy się mogli też częściowo nauczyć. Jak to będzie wyglądało? Dobra, sklep z samochodami. Kupmy taki, który możemy maksymalnie. 20, ile tam mamy? 26 tysięcy. Tu jest jakieś 4,7. Bardzo duża taksówa, ogromna taksówa. Dobra, bierzemy tą taksówę w takim razie. Zamykamy, wychodzimy. I teraz tak, najpierw chcę zobaczyć jej wielkość. To jest ogromna taksówa. W sensie, no wiadomo, nie jest aż tak szybka, ale no, dobra. W takim razie, ja poproszę mój samochód. On się zrespi teraz. Zrespił się, dobra. I teraz wchodzimy na firmę, wybieramy mu samochód. Train Experience. Aha, czyli on nie może, czyli muszę ich jakby wyszkolić, żeby byli w stanie jeździć lepszymi samochodami. O kurde, to tak to działa, czyli musi, czyli jakby to nie jest to, że ja ich ulepszam dla samego siebie jakby, tylko ulepszam ich po to, żeby mogli kierować lepszymi samochodami. Chwila, a czy mogę na przykład to zamienić? Mogę tobie dać to auto? Mogę. O, czyli możemy też... I zarabia już 500 na minutę, o kurde. No to powiem wam tak, jak wydamy 25 tysięcy mniej więcej i zarabiamy 500 na minutę, to w ciągu 2 minut mamy tysiaka. Więc tak naprawdę jeżdżenie około 50 minut, granie niecałą godzinę w tą grę i zwraca wam się na zero to wszystko. Bardzo fajnie. A ty masz tego i zarabiasz 122. Czyli tak, po prostu wymiana samochodu jest w stanie sprawić, że będziemy w stanie zarabiać po prostu więcej. Bardzo, bardzo fajne, bardzo fajna mechanika, bardzo mi się to wszystko oczywiście podoba. Nie ma tu żadnych klientów, totalnie. Totalnie żadnych klientów tu nie ma. Ale ja stanę sobie to na poboczu. Jeśli byście chcieli więcej odcinków z tej gry, to oczywiście strzelcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał. Oczywiście by widzieć więcej wspaniałego Robloxowego kontentu. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Robloxa oczywiście. Trzymajcie się ciepło, miłego dnia wam życzę i zapraszam jeszcze na NB, gdzie możecie kupić najnowsze gry. No i cześć!